Dostałam przecudną paczkę! Pokażę wam, zobaczcie jak ładna. La la la. Takie pudło! Ogromniaste i musimy je zaraz odpakować. Oczywiście z tyłu mamy suszarkę na pranie, czyli niezastąpiony element każdego polskiego domu, znaczy przynajmniej większości i przynajmniej jeszcze naszego. Ale wróćmy do paczki. Jak pięknie zapakowane! Jakie tutaj są ładności, piękności i bogatości! Cóż to? Jakiś chyba turban, opaska, o jakie to wszystko ładne! To jest nowa marka produktów do włosów i będziemy ją testować. Napisali do mnie, czy chciałabym sprawdzić i tak, jak najbardziej, z chęcią. Zobaczcie, wygląda to w ten sposób. Na początku, zanim zamawiamy te produkty, wybieramy sobie porowatość włosów, robimy tam test na stronie i tak dalej, ale to wszystko wam pokażę w filmie na głównym kanale. O, przepraszam. To jest suchy szampon? Szampon do włosów średnio porowatych. A nie, zwykły szampon. A może... szampon w piance? O matko. I mi wyszło, że ja mam włosy średnio porowate, ponieważ przy testach do włosów zawsze wszyscy mi mówili: sprawdź, jaką ty masz porowatość włosów. W końcu się dowiedziałam na stronie właśnie tej marki, co to jest porowatość włosów, po co to sprawdzać w ogóle. Super. Mega dużo tutaj tych produktów, ale będę się z tym zaznajemiać trochę później. Tylko tak się chciałam trochę rozpakować, bo byłam strasznie, strasznie ciekawa, co tu jest w środku. Mala. Jedziemy teraz na zakupy i przy okazji zahaczymy o Pepco, żeby oddać te rzeczy, które tam są, więc sobie je naszykowałam, żeby ich nie zapomnieć. Położę przy butach. Na pewno nie zapomnę przy butach. Przy butach nie zapominam nigdy. A co ty tak milczysz tam z tyłu? No nie wiem co mam mówić, bo paczkę odpakowałaś PR-ową, co miałem mówić? Jakiś zasmucony jesteś. Nie, to jest... To produkty do włosów. Turbany, ręczniczki, wszystko do włosów. No. No. Jaki smutek. No to co ci mam kupić? Kupię ci coś. Mogę przysłać też coś do zarostu. Tam mamy tyle nakupionych rzeczy do zarostu, kochanie, i jeszcze nic nie skosztował. Tam jest ta farba taka do zarostu, no ta barberska. Ale kazałaś mi się ogolić i teraz nie mam co. Moja wina. To zapuszczaj brodę. Zapuszczam, dobra. Facet z taką brodą to jest jak kobieta z zarośniętymi nogami. No lubisz? A mam charakter dzięki temu, charakter, jak to mówię, facet. Zarost dodaje charakteru. Moi drodzy, czas na zmiany. Ten kwiatek oto tu, który dostaje co chwila opierdziel za to, że nie ma nowych liści, zostanie wymieniony na inny, bo skubana palma mi nie chce rosnąć, co nie? Więc w ogóle go nie widzicie, bo jest tak pod światło i w ogóle go nie widać. Więc jego sobie zabieramy stąd i idę po inny. I teraz, teraz mam takiego kwiatka. Ciołku, jak nie chcesz rosnąć, to pójdziesz 10. Jeżeli jest biedny, że totalnie nie rośnie skubany. Już podlewam wszystkim, czym mogę, ją ma 3 liście. I koniec. I 3 liście i więcej nie będzie miał liści. Więc damy tamten tutaj i zobaczymy, jak będzie rosnął. Zobaczcie, czy nie wygląda biednie. Strasznie. Co ci wypadło? Ogółem. O ja. Jeden złodziej z drugim mi go zezali. On nie był aż taki brudny. To przecież ja czyszczę. Alicja go zjadła. Jarenie, na skórę. No nie, Alicja go wymulała i sobie poszła. Masz ogórka. Masz. Bo mi 2 spadły. Aha, 2 ci spadły. Aby pokazać wszystkim, jaka jest zacna. Jutro zaczynam dietę, to muszę się najeść. Jeszcze dalej mi zjadł 2 ogórki. Te ogórki były kluczowe, jutro zemdleję. A tym razem... Zjedź w prawo. O, te ci piesy mnie po prostu nie lubią. A tym razem jedziemy po pewien gadżet. Jedziemy po kosz Mojżesza dla Bobo. Zjedź w prawo. Mieliśmy zjechać w prawo? No, za chwilę. A, okej. Okay. I jedziemy kupić go z drugiej ręki. Będziemy brać używany, bo one są dość drogie, około, nie wiem, 500 zł i tak dalej, 400 w zależności jaki. A my mamy ze stojaczkiem i znaleźliśmy go o wiele, wiele taniej, więc stwierdziliśmy, że spoko. A kosz był wykorzystywany wcześniej tylko do sesji zdjęciowych. Przynajmniej tak dostałam taką informację. I już nie mogę doczekać, aż go zobaczę, bo się strasznie napaliłam na ten gadżet. Stwierdziłam, że będzie to wygodne, żeby mieli naszego kuraka
małego kurczaka przy sobie. Czy to w salonie, czy przy biurku, jak będziemy pracować, to po prostu będzie bezpieczny. Nie będę się musiała o niego martwić, że gdzieś tam, wiecie, nie mam go blisko siebie. No, może przesadzam. Nie no, dobrze mówisz. Nie no, czasami dziecko nie będzie chyba spało, no nie? A w salonie tak mi głupio go na sofę położyć, jak Alitus wskakuje na sofę. Ja myślę, że raczej go będziemy używać na dole, bo na górze będzie łóżeczko. No tak. A w łóżeczku chcemy zamontować kółka moim zdaniem, tak jak są w zestawie. Więc to będzie mobilne łóżeczko, więc będziemy nim przejeżdżać sobie, tak mi się wydaje. Tak. A czy tak będzie? No. To nie wiem. Będzie okaże nam się chciało codziennie przejeżdżać. O, okaże się, że zatkamy się na drzwiach i tyle tego będzie, bo nie będziemy w stanie przejeżdżać. A może będzie tak, że będzie po prostu kosz tutaj, łóżeczko tutaj i będziemy po prostu dziecko przenosić, a nie łóżeczko. Być może, no zobaczymy. W każdym razie mam kilka zastosowań tego kosza i zobaczymy, które będzie, wyjdzie, że będzie najznakomitsze. A tymczasem jedziemy kawał drogi, bo jedziemy półtorej godziny od nas, ale i tak się opyla. I Martusia ustawiała GPS-a. A wiecie, czym to grozi? Utkniemy gdzieś. Aktualizacja, my już bliżej niż dalej, prawie dojeżdżamy i będziemy szukać bankomatu, bo zapomniałam z domu wziąć pieniądze. Trasie się kapo. Więc jeszcze zanim dojedziemy do miejsca docelowego, to musimy gdzieś w Sosnowcu znaleźć bankomat. Może Pepko? Pepko jest bankomat? Na pewno. Słyszałam, że realizują wypłaty, jak kupisz skarpetki, coś do domu. Koszyczek. Jakikolwiek, ale koszyczek. Taki kod, tak? Skarpetki i koszyczek. Mhm. To wiesz, nie wiedzą nieliczni, także ci musisz to przekazać swoim. Całe szczęście wiesz. No ja to wiesz. To tak, to by chcielibyśmy bankomatu szukać. Wyciek był. Czy pamiętacie, jak będziecie przy kasie, to mówicie skarpetki i koszyczek, wtedy otwiera się safe. Tak, dokładnie. Ale musicie powiedzieć koszyczek. Koszyczek. Panie, teraz wycieczki do Pepko nabrały nowego znaczenia, misiu mój jedyny, drogi, najdroższy. Teraz nie chodzę tylko ze względu na siebie. I dom, i ciebie. Mogę chodzić dwa razy częściej? Wii! 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 Uhu! Aha! Zajarzyło. Masakiera, ile ludzi. Najlepsze, jestem taka głupia, że to się nie wpalę się do niej. Poszłam specjalnie do Biedronki po to, żeby... rozmienić? Tak. Myślałam, że ty wrócisz z walizką pieniędzy, tak długo cię nie było. No, ja też tak myślałam. I wiesz, co ja zrobiłam? Wydałaś te pieniądze. Nie, lepiej. Weszłam, wzięłam Kinder Niespodzianki, bo tam słyszałam, że dzieci są w tle. Stwierdziłam, że dam im te Kinder Niespodzianki przy okazji, no nie? U tej babki. Nie masz ich? Mam je w torebce, no nie? I poszłam do samoobsługowej, zapłaciłam kartę. No ty głupia. No głupia, to się nie klasyfikuje. Po czym poszłam z powrotem na sklep i czekałam w tej pieprzonej kolejce. Najlepsze, że powiedziałam babce, że wzięłam ten paragon, no nie? Ustawiłam się w tej kolejce i wsadziłam te Kinder Niespodzianki 3 torebki i stoję z takim jednym batonikiem. Baba za mną patrzy na mnie jak na idiotkę. Specjalnie wyciągnęłam ten paragon i tak stałam, że to paragon, no nie? Dobra, jedźmy, załatwmy to. I najlepsze, jeszcze wzięłam 3 Kinder Niespodzianki, bo w trójpaku miało być taniej. Nie było. Nie było. Bo okazało się, że te są inaczej liczone niż ta bez tego. A ja nie popatrzyłam w ogóle na to, po prostu wzięłam 3 Kinder Niespodzianki. I to jeszcze mi spadło. Jest taka płaśnięta. Jedźmy. Wszystko nie da. Jeszcze obsługiwała taka babka i mówiłam, czy mogłaby mi pani wymienić, bo poszłam, żebym miała jedychę i dychę, no nie? I mówię jej, czy mogłaby mi wymienić tą jedną, bo dała mi 40 zł, bo znowu robię to samo, chciałam jej zrobić dobrze i te grosiki jej wybieram, a specjalnie wzięłam tyle, żeby mi musiała wydać tą dychę jedną, no nie? No i tak grosiki ten, że ona patrzy na mnie, ten, miałam powiedzieć, że jak mi nie da tej dychy, to mam jej oddać to 76 groszy i mi wydać zostały 50 zł, bo byłam taka zwykła. Kupiłam gumy, wszystko, wiesz, że tam ludzi? Tak, jest ścisk. Oprócz tego, to jest jednym batonikiem. Jednym, tym. Nawet bym nie dobierała więcej. Nikt mnie nie przepuścił. Uwierz mi, że już to bardzo się nie dało. Nie puścił cię nikt? Już nie chodzi o ciążę, bo że odnosi ciąży ludzie to są buce, to już zauważyłam. Może jeszcze jestem za nisko w ciąży. Natomiast wiesz, żeby nie przepuścić kogoś z jednym rzeczem, jak mają takie zawalone koszyki i wiesz, takie odwrócenie się i nie widziałem nic nie widziałem. A jeszcze skupienie się jednego ma... A nie. Może nie widziała, że widziałem. Jedźmy. Dojechaliśmy do miejsca docelowego. Minęliśmy 3 auta na cegłach. Dokładnie. Nie wiem, czy tu kradą, czy co się dzieje, ale trochę jestem przerażona i nie wiem, czy jeden z nas nie zostanie w samochodzie. Nie wiem, ubiorę się jakoś i chodźmy. Jaka mina! Nie no, te samochody na cegłach ustawione trochę też mnie przeraziły. Będziemy tam tędy wracać, to wam poprosić. O, no, o ile to nie była jednokierunkowa. Myślę, że cegły też trochę kosztują. Cegły są za darmo. Cegły są kradzione z innego miejsca! Dobra, idziemy. Okej, mamy go. Dotarł. Dojechaliśmy, to będę ściągać, bo generalnie tego mi nie potrzeba.
Chodziło mi o sam ten taki kosz. Zobaczymy, jak się będzie sprawdzać. Zmierzasz w kierunku samochodu na cegłach? Na cegłach. Nie wiem, czy nie jadę pod kurę. Ale taka auta też w tą stronę. Nie, w tą stronę też stają. No, jedno na. Ale tu bym się nie 98 samochodów. Nie minął. Albo część osób też zabłądziła, albo jest luz. No. Wracamy do domku, mamy to, co chcieliśmy. Zapomnieliśmy jeszcze o Daszku, tutaj jest. Wracaliśmy z tego wszystkiego, więc no, to tak jak my zwykle. A teraz musimy włączyć GPS-a, żeby trafić do domu. No, ale Państwo bardzo mili, w ogóle lubię te jazdy OLX-owe. Zawsze coś nowego się dowie, zobaczy gdzieś w całkowicie innym miejscu się kogoś spotka. Także bardzo, bardzo dziękujemy i jedziemy do naszego domu. Następnie. To idzie tak bardzo siku. Proszę. I próbujemy wyjechać z osiedla. Jak to na osiedlu, jak ktoś już mieszka, no to już wie wszystko. A jak ktoś jest pierwszy raz, to błądzi jak dziecko we mgle. Dojechaliśmy. Daria już sprawdza, co to jest, Dalunia. Co to mamy? Tutaj mamy kosz. Czekajcie, pokażę Daluni. Zobacz, co to jest. Jeszcze nic nie prałam, ale dalej jest żywo zainteresowany. O, idzie druga pani. No to chodź, zobacz. Zobacz, co to jest? Co, ty byś się tu wyspała, co? Ja wiem, że cię tu zastanę w końcu. Ojej, co się stało? Musimy tutaj wymienić klamki. Ja już wiem, że będą takie skórzane do tej komody. O, no, wiedziałam, że to tak się skończy. No to co to tam jest? Musisz sobie obniuchać, ja wiem. O, jest Jalitos. Co to jest Lalita? Szukaj. To jeszcze nie nasze dzidzi. Mogę? To jest twój koszyk? Czy ty już czekasz na kogoś tutaj w tym koszyku? No, ty już czekasz na kogoś. Mi się wydaje, że nasze bobo to będzie daleniowe bobo. Tak? Dobrze, no to wyjdź. Wyjdź z koszyka. No nie będę cię z niego wyrzucać. Daj już wyjdź. No dobrze. No co się złościsz? No co? O co chodzi? Co to za emocje? Wyjdź z kosza. No, wyjdź. Nie złościmy się. To jest kosz tu. Dobrze, grzeczna jesteś, tak? Dobrze, dobrze. W ogóle mamy dzień kolejny, bo wczoraj wróciliśmy dość późno do domu ostatecznie i aktualnie jedziemy na zakupy, bo lodówka świeci pustką, jedną wielką pustką i co? No, tyle.